Ogrzewanie nadmuchowe firmy Kostrzewa zostało zaprojektowane do różnych obiektów kubaturowych, zarówno do hal produkcyjnych, hal magazynowych, obiektów sportowych czy innych obiektów kubaturowych, które wymagają ogrzewania. Pokażemy na przykładzie tej hali, jak można tanio i skutecznie ogrzewać duże powierzchnie. Prezentowane rozwiązanie jest w pełni automatyczne, przez co jest bardzo komfortowe w użytkowaniu i nie wymaga dodatkowego personelu do obsługi tej technologii. Nagrzewnica wyposażona jest w automatyczny palnik na pelet, automatyczny system odpopielania oraz bardzo duży pojemnik na popiół. Oprócz tego paliwo automatycznie pobierane jest ze zbiornika, który może stać obok nagrzewnicy, ale także może być dużo większy, o pojemności nawet kilku ton i może on stać w innym pomieszczeniu. Paliwo wtedy pobierane jest przez system pneumatyczny PV3 firmy Kostrzewa. W tej hali zastosowano kanały tekstylne, które zostały podwieszone pod dachem obiektu. To rozwiązanie jest bardzo lekkie i nie obciąża konstrukcji budynku. Można to powietrze rozprowadzić także standardowymi kanałami stalowymi lub bezpośrednio dmuchać powietrzem z nagrzewnicy w przestrzeń hali. Jeżeli zaprezentowana technologia jest dla Państwa interesująca, dział inwestycji firmy Kostrzewa jest do Państwa dyspozycji. Oszacujemy koszty inwestycji, obliczymy koszt eksploatacji oraz powiemy, w jaki sposób można sfinansować takie rozwiązania jak Państwa obiekcie. Zapraszamy do kontaktu projektantów i inwestorów z naszą firmą i działem inwestycji.